Jest koniec maja, to najwyższy czas, by przewietrzyć nasze jednoślady i wyruszyć w poszukiwaniu przygody. Wszystko wokół nas pięknie rozkwitło, a my z utęsknieniem czekamy na kolejny wyjazd. Jak to zwykle bywa, wszystko zaczyna się od pomysłu. Zatem mapa w dłoń i wzrokiem szukamy miejsca na kilkudniowy wypad. Nie mamy wiele czasu, 3-4 dni, więc i odległość nie może być duża. Mieszkając na południu Polski, bez wysiłku dojedziemy na Słowację i Węgry. Rumunia za daleko, może zachodnia Ukraina. Chwilę zawahania i właściwie dlaczego nie? Blisko, tanio, gościnnie i ta kresowa nutka historii. Obszar nierozerwalnie związany z naszą przeszłością. Ślady polskości znajdziemy tutaj niemal na każdym kroku. Są tylko dwa problemy. Pierwszy, co z granicą, na której nierzadko trzeba spędzić kilkanaście godzin, a jadąc motorem takie oczekiwanie przeradza się w prawdziwą udrękę. Problem drugi to stan dróg, które poza głównymi trasami przypominają księżycowe kratery. Nie możemy zapomnieć również o bezpieczeństwie naszych pojazdów, głównie tablic rejestracyjnych, które masowo giną dla okupu. Złodzieje doskonale wiedzą, jak kłopotliwe jest załatwienie wszystkich formalności przed powrotem do Polski bez tablic i że niemal każdy dotknięty tym zdarzeniem bez wahania uiści zaproponowaną kwotę, aby wrócić do kraju. Pomimo tych niedogodności, górę biorą emocje i chęć poznania nowego. Zapada decyzja. Ruszamy na wschód. Postanawiamy ominąć najpopularniejsze przejścia graniczne z Ukrainą w Korczowej i Medyce, jadąc na południe do przejścia granicznego Krościenko-Smolnica, niedaleko Ustrzyk Dolnych. Autostradą dojeżdżamy prawie do Przemyśla, stąd kierujemy się na południe w kierunku Malowniczych Bieszczad. Jaka jest naprawdę Ukraina? Według badań przeprowadzonych przez Bank Światowy, bez szybkich reform Ukraina może osiągnąć średni poziom rozwoju Unii Europejskiej w 50 do 100 lat. Przepaść. I pomyśleć, że jeszcze 30 lat temu dochód narodowy na mieszkańca, tak zwany PKB Ukrainy, był wyższy niż polski. Co ciekawe, 6% PKB całego kraju jest w rękach trzech najbogatszych osób. Na razie tyle o gospodarce. Prawdopodobnie jeszcze nie raz wrócimy do niej podczas naszej podróży. Ukraina to przede wszystkim kraj osławionych stepów, rozległych przestrzeni i pięknego wybrzeża. Niestety, choć Ukraina potrafi oczarować urodą krajobrazów i historycznymi miejscami pełnymi zabytków, na równi z serdecznością mieszkańców, trzeba trochę determinacji, by ją zwiedzić. Już kilka razy odwiedzaliśmy ten kraj i nadal stanowi dla nas wielką zagadkę. To państwo nadal otrząsa się z minionej epoki radzieckiego gospodarowania. Dla Polaków Ukraina jest dzisiaj przede wszystkim miejscem podróży sentymentalnych starszej generacji do Lwowa, Kamieńca Podolskiego, Chocimia, Żółkwi czy Krzemieńca. Podczas tej podróży tylko muśniemy zachodnią część rozległej Ukrainy. Mamy jednak nadzieję, że będzie ciekawie spędzony czas. Zbliżamy się do granicy, która wita nas kilkukilometrową kolejką samochodów.
Korzystając z życzliwości oczekujących kierowców i celników, szybko przekraczamy polską granicę. Kamień spadł nam z serca. Ominęło nas kilkugodzinne oczekiwanie na słońcu w nieprzewiewnych motocyklowych ubraniach, ale nie dało się pokonać papierkowych formalności po stronie ukraińskiej. Po pokonaniu granicy z entuzjazmem ruszamy przed siebie. Niestety szybko rzeczywistość sprowadza nas na ziemię. Droga od granicy jest koszmarna. Trudno znaleźć bardziej delikatne określenie na dziesiątki wypełnionych wodą i błotem dziur. Niemal w każdym metrze kwadratowym niegdyś jednolitej asfaltowej nawierzchni. Sprawdzają się nasze obawy. 40 kilometrów, jakie dzielą nas od pierwszego przystanku na naszej trasie, przeradza się w karkołomny slalom. A każdy błąd w najlepszym wypadku kończy się mocnym uderzeniem przedniego koła, które niemal wyrzuca nas z siedzenia. Napotkani kierowcy samochodów pocieszają nas słowami: wy przynajmniej możecie próbować ominąć drogowe wyrwy, my nie. Każdy, nawet niewielki odcinek względnie przyzwoitej drogi traktujemy jak zbawienie. Wbrew przeciwnościom, z minuty na minutę zbliżamy się do Sambora. W nazwach polskich miast kresowych pobrzmiewa czysta poezja. Chyba w żadnym innym regionie Polski nie było miejscowości o tak pięknych imionach. Sambor to słowiańskie imię męskie, złożone z członów sam, samotny, oraz bor, walczyć, zmagać się. Mogło oznaczać walczącego samotnie. Sambor to piękny przykład owej kresowej magii wyrażającej się w jednym słowie. Dzisiaj właściwie mamy dwa Sambory, oddalone od siebie o 20 km, położone nad Dniestrem. Sambor stary i Sambor zwany nowym. Zatrzymujemy się w centrum miasta. Jest ciepły, słoneczny dzień. Z przyjemnością zdejmujemy z siebie część motocyklowego ekwipunku i skrywamy się pod kawiarnianym parasolem. Patrząc na spokojnie przechadzających się mieszkańców, warto wspomnieć o historii jednego z miast kresowej Rzeczypospolitej. W dokumentach pierwsze wzmianki o mieście pochodzą z 1241 roku. Jednak tym, który u zarania odegrał bodaj najważniejszą rolę w budowaniu znaczenia Sambora, był Spytko z Melsztyna, marszałek nadworny króla Ludwika Węgierskiego, później wojewoda krakowski. Wzniósł w Samborze ufortyfikowany zamek i 13 grudnia 1390 roku ogłosił dokument nadający miastu prawa magdeburskie. Miasto bogaciło się zwłaszcza na dochodowym handlu węgierskim winem i jarmarkach, na które zjeżdżali kupcy. Sambor był miastem chętnie odwiedzanym przez królów polskich, ale najdobitniej w dzieje Sambora wpisała się królowa Bona. Gdy stała się właścicielką dóbr samborskich, polubiła to miejsce i często tu przebywała. Towarzyszył jej w polowaniach mąż, Zygmunt I, zwany Starym. Przez wieki Sambor dzielnie odpierał wrogie najazdy. Nie ugiął się atakom Tatarów ani Kozaków pod wodzą zbuntowanego Chmielnickiego czy Madziarów Jerzego II Rakoczego. W roku 1604 Sambor zaistniał niespodziewanie w historii Polski i Rosji. Powód był dość banalny. Spotkało się tam dwoje młodych ludzi. Tajemniczy Rosjanin o imieniu Dymitr oraz córka starosty samborskiego i wojewody sandomierskiego, Maryna Mniszchówna. Dymitr, który rzekomo był synem Iwana Groźnego i następcą rosyjskiego tronu, przybył do Sambora prosić Polaków, aby pomogli mu odzyskać carski tron. Pojawiła się zatem okazja, by zmienić władzę na Kremlu. Dymitr miał osiąść na tronie, a córka miała w nagrodę zostać carycą. I tak się stało. 12 maja 1605 roku odbył się jej uroczysty wjazd do Moskwy. Tydzień później doszło do zaślubin pary carskiej oraz koronacji Maryny. Gdy młody car ucztował na Kremlu z Polakami, rozpoczął się przeciw niemu bunt. Na jego czele stanął książę Wasyl Szujski z bojarami. Po zaciętej walce wycięto w pień całe otoczenie Dymitra, w tym około 500 Polaków. W zamęcie carycy Marynie udało się ukryć, a potem szczęśliwie zbiec z Moskwy. Mniej szczęścia miał Dymitr.
W czasie ucieczki został zakuty nożami. Później zwłoki porąbano i spalono na stosie, a popioły po zabitym Dymitrze załadowano do armaty i wystrzelono w kierunku zachodnim. Niech lecą tam, skąd przyszły, do Polski, krzyczano. Wyznaczający centrum miasta ratusz z 40-metrową wieżą, obok którego jesteśmy, zbudowano w XIX wieku na miejscu starego, drewnianego, który spłonął w pożarze. Kilka kroków dalej znajduje się budynek do złudzenia, przypominający kościół. Rzeczywiście tak było do roku 1945, kiedy to kościół świętego Stanisława zamieniono na salę koncertową, a przylegające do niego klasztorne budynki na Samborską Szkołę Kultury i Muzeum Miejskie. Z dawnym klasztorem jezuitów, później Bernardynów, sąsiaduje cerkiew grekokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, która przyciąga nie tylko wiernych, ale i turystów. W świątyni znajdują się relikwie patrona zakochanych, świętego Walentego. Archiwalne dokumenty świadczą o tym, że święty od niepamiętnych czasów był uznawany za patrona ziemi przemysko-samborskiej. W Watykanie zdecydowano, że część zwłok i krzyżmo tego świętego wraz z dokumentem autentyczności trafią do Sambora. Istnieje przesąd, że każdy, kto dotknie reliktu, znajdzie miłość i będzie miał szczęśliwą rodzinę. Niestety wejście do świątyni jest zamknięte. Przechadzając się po mieście, mamy wrażenie, że współczesny Sambor przyciąga turystów bardziej fascynującą historią niż zabytkami. Zostańmy więc w objęciach jego dziejów, nieraz zawiłych, dramatycznych, ale zarazem wzniosłych i chwalebnych. Sambor, jak wszystkie miasta kresowe, tętnił polskością i był jej gorącym ogniskiem. Z Sambora wywodzili się dwaj prezydenci Krakowa, Józef Dietl i Mikołaj Zybilkiewicz, a także pisarze, bracia Walery i Władysław Łozińscy. 11 września 1939 roku do Sambora weszli Niemcy. To był koniec polskich dziejów miasta. Nim na mocy paktu Ribbentrop-Mołotow oddali miasto Sowietom, zdążyli je splądrować. Potem rozpoczęła się dla Sambora, jak dla całych polskich ziem wschodnich, ciemna noc. Pierwsza okupacja sowiecka, okupacja niemiecka i ponownie sowiecka. Polacy zostali z Sambora wygnani. Do dziś w mieście stoi pomnik Stepana Bandery, ideologa ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Brzmienie dawnego Sambora można było wyłowić, słuchając piosenek Krzysztofa Klęczona. Jego babcia Franciszka Klęczon była rodowitą samborzanką, a Krzysztof Klęczon sam przyznawał, że w rodzinnym domu przesiąkł kresowymi klimatami, kresowymi piosenkami oraz pieśniami patriotycznymi. Mamy też tutaj swój rodzinny akcent, bowiem stąd właśnie pochodził mój dziadek Stefan. Przyszedł na świat w 1899 roku jako pierwsze z siedmiorga dzieci stolarza Mikołaja i Marii. Mieszkał tu aż do 1921 roku, kiedy to wyjechał do Lwowa, aby studiować na Wydziale Prawa na Uniwersytecie imieniem Jana Kazimierza, a stamtąd przeprowadził się do Zamościa. Swoje dzieciństwo i młodość opisał w pierwszym zeszycie rodzinnych wspomnień. Pozostawiamy za sobą Sambor. Obieramy kierunek na południowy wschód. Niestety droga nie pozostawia złudzeń. Jesteśmy na Ukrainie. Każdy, nawet niewielki odcinek względnie przyzwoitej drogi traktujemy jak zbawienie. Po blisko 2 godzinach jazdy i przejechaniu tylko 60 km jesteśmy w Truskawcu, mieście położonym na pogórzu Karpat Wschodnich, u stóp pasma Gorganów. Bez większych problemów odnajdujemy zarezerwowany wcześniej nocleg. Zrzucamy z siebie motocyklowe ubrania i ruszamy do centrum miasta. Szybko zderzamy się z zagmatwaną historią Truskawca. Mamy wrażenie, że Ukraina w nowej rzeczywistości nadal szuka swojej tożsamości. Piękne drewniane wille w stylu szwajcarskim sąsiadują z postsowieckimi budynkami, a na ulicy Stepana Bandery, przywódcy organizacji ukraińskich nacjonalistów, któremu w styczniu 2011 roku Rada Miejska Truskawca nadała honorowe obywatelstwo miasta,
stoi pomnik naszego papieża Jana Pawła II. Truskawiec, kurort położony na malowniczym przedgórzu Karpat, od blisko 80 lat nie należy do Polski. Jednak już przed I wojną światową imponował elegancją i walorami leczniczymi. Pobyt na kuracji w Truskawcu należał do niepisanych obowiązków przedwojennej polskiej elity. Z dobrodziejstw kurortu korzystali m.in. Mieczysław Fok, Hanka Ordonówna, Marian Hemar, Włada Majewska ze słynnym Szczepkiem i Tońciem, sławny tenor Jan Kiepura i jego ówczesna narzeczona Zofia Batycka ze Lwowa, Miss Polonia z 1930 roku, znana z tego, że korony oddać nie chciała nowo wybranej Miss. Do Truskawca przyjeżdżali również popularni aktorzy Eugeniusz Bodo, Aleksander Żabczyński i Adolf Dymsza. Marszałek Józef Piłsudski, prezydent Stanisław Wojciechowski, Wincenty Witos, generał Kazimierz Sosnowski i pułkownik Stanisław Maczek, a także goście zagraniczni. Nie sposób wszystkich wymienić. Dzisiaj, patrząc przez pryzmat kryzysu, jaki ostatnio dotknął Ukrainę, działań wojennych w odległym Donbasie oraz konfliktu z Rosją, trudno wyobrazić sobie, że Truskawiec był porównywany z najsławniejszymi uzdrowiskami europejskimi, takimi jak Baden-Baden czy Karlowe Wary. Wcześniej czy później każdy turysta trafi tutaj, do pijalni ze słynną wodą mineralną Naftusią, leczącą wiele schorzeń i dolegliwości organizmu. Tak, a jeszcze z takim wzórkiem, takim czerwonym wzórkiem. Ale nie tylko wodą człowiek żyje. Będąc na Ukrainie, grzechem by było nie spróbować oryginalnych potraw pochodzących rodem z kuchni ukraińskiej, które bardzo podobne są do tych naszych polskich smaków. Już od pierwszych kęstów byliśmy zachwyceni. Na początek narodowe danie, barszcz ukraiński z burakami, kapustą, warzywami oraz znaczną ilością śmietany, najczęściej maźniętą po środku talerza. Potem banosz, kulinarny symbol karpackiego regionu Ukrainy, pychota. Banosz przygotowuje się z mąki kukurydzianej oraz bardzo dobrej jakości śmietany. Tradycyjski huculski banosz jest przygotowywany na naturalnym ogniu. Śmietanę doprowadza się do zagotowania, a następnie dodaje się do niej kilka łyżek mąki kukurydzianej i miesza. Czasami dodaje się trochę cukru, soli oraz żółtko. Całość zjada się nie mieszając. Możecie sobie wyobrazić, jak smakuje. Jeszcze królik w śmietanie i kaszanka, przyrządzana na Ukrainie od wieków. Potrawa, która wytrzymała nie tylko próbę czasu, ale również oparła się próbom całkowitego zakazania przez cerkiew spożywania potraw z krwią. Ile to wszystko kosztowało? Kilkanaście złotych na osobę. Niestety park zdrojowy to relikt przeszłości. Nieczynne fontanny, odpadające płytki, trawa przerastająca rozsypujące się chodniki. Idąc w stronę naszego pensjonatu, możemy się przekonać, jak duże piętno na mieście odcisnął kryzys, który trwa od czasów odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Nagle inwestorzy pozostawili rozpoczęte budowy, które do dzisiaj straszą w panoramie miasta.
Rano z biletami w ręku na wieczorny pokaz do delfinarium ruszamy popularną marszrutką do Drohobycza. Miejsce kultowym, takim klasycznym. Przez te stare hotele. Bo to będzie jednak tak świeciło nie tylko. Z niebieskiego herbowego tła odcina się 9 białych, jak gdyby dziecięcych piaskowych babek. To topki soli, jej tradycyjna miara, a zarazem handlowy kształt nadany w średniowieczu. Od roku 1340, gdy herb ten nadał miastu król Kazimierz Wielki, zmieniło się w nim tylko jedno. W czasach sowieckich zniknęła królewska korona, górująca nad solnymi topkami. Drohobycz był bowiem królewskim wolnym miastem na słynnym solnym szlaku. A ważenie soli ze słonych źródeł było pierwszą podstawą jego względnej zamożności. Drohobycz pod zaborem austriackim był co prawda ważnym ośrodkiem handlowym, ale tylko prowincjonalnym. Impulsem dynamicznego rozwoju miasta stało się odkrycie złóż rzadkiego ozokerytu i ropy naftowej i gazu w sąsiednim Borysławiu. Po I wojnie światowej miasto przeżyło kilkumiesięczny epizod ukraiński. Od listopada 1918 roku do maja 1919 było pod administracją Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej. Ale oddziały ukraińskiej armii halickiej nie dały rady, mimo krwawych walk, pokonać oddziałów Wojska Polskiego. Do marca 1923 roku Drohobycz znajdował się pod polską administracją, a następnie, aż do napaści Związku Radzieckiego na Polskę, w składzie II Rzeczypospolitej. Druga wojna światowa przyniosła miastu dwie okupacje. Radziecka okupacja oznaczała dla polskiej ludności masowe wywózki w głąb Związku Radzieckiego. Podczas okupacji hitlerowskiej dokonano natomiast eksterminacji miejscowych Żydów. W Drohobyczu istniało getto, przez które przewinęło się około 10 tysięcy osób. W ten sposób na zawsze zniknął świat opisany w sklepach cynamonowych Brunona Schulza, najbardziej znanego mieszkańca Drohobycza. Po 1945 roku wielu zamieszkałych tam Polaków opuściło miasto. W Drohobyczu mieszka nadal około 2000 Polaków. Miasto nigdy nie należało do atrakcyjnych. Nawet dzisiaj, patrząc na Drohobycz z wieży ratuszowej, poza kilkoma zabytkami dostrzeżemy wyłącznie chaotyczną postsowiecką zabudowę. Jest jednak kilka perełek w tym chaosie. Jedną z nich jest cerkiew Świętego Jerzego. Zbudowana została na przełomie XV i XVI wieku wyłącznie z elementów drewnianych w jednej z wiosek koło Stanisławowa. Świątynię tę zakupiono, płacąc solą, i przeniesiono do Drohobycza, prawdopodobnie w 1657 roku. Stoi ona na miejscu cerkwi spalonej podczas najazdu tatarskiego w 1499 roku. Wewnątrz na ścianach nie ma wolnego miejsca. Wszędzie są rozpisane albo religijne przypowieści, albo roślinne ornamenty. Zachowały się polichromie z XVII wieku, z których możemy dowiedzieć się o poglądach Ukraińców na raj i piekło, grzechy, a nawet o modzie ówczesnych mieszkańców. Cerkiew ma przepiękny ikonostas, namalowany przez artystę o nazwisku Medycki. Pogoda nam dopisuje. Postanawiamy więc wstąpić do pobliskiego baru na chłodne piwo. Tutaj też trafiamy na kolejny ukraiński przysmak – tarańka, która najlepiej smakuje z ukraińską wódką, białym winem lub z piwem. Nazwa tarańka pochodzi od gatunku małego karpia – tarania. Ale tarańką może być każdy inny gatunek ryby występujący w Morzu Czarnym lub Azowskim. Są to najczęściej odmiany ryb karpiowatych – płoć, leszcz, karaś albo ryb okoniowatych – okoń i sandacz. Tarańką nazywa się tu powszechnie wszystkie suszone ryby. Suszenie ryb z dodatkiem soli jest jedną z najstarszych metod konserwacji żywności.
Tarańki są więc zdrową przekąską bez konserwantów, choć jak widać trzeba podjąć stanowcze kroki, by ją zjeść. Jak cała? Ona ma pół choć nawet. Ona jest nieopłana. Daj mi tam. Po co się tam ma, jak się tej nie zjadłeś? No patrz, co ja tu mam jeść? To się musi być smaczniejsza. Co ja tu mam jeść? Ja pierdzielę. Tu jest najwięcej mięsa. Ale cię potem nie domyjesz rąk. Bo to tu jest mniej. Produkcja tarańki odbywa się w regionie Przymorza na największą skalę. Zajmują się nią zakłady przetwórstwa rybnego albo mali, lokalni producenci lub zwykli mieszkańcy. Ci pierwsi produkują często tarańkę paczkowaną, a ci drudzy sprzedawaną luzem ze skrzynek. Jej produkcja nie jest skomplikowana. Najpierw rybę zanurza się w solnym roztworze na kilka dni, a następnie wystawia do suszenia na 2 tygodnie. Jedni suszą na słońcu, inni w specjalnych, wielkopowierzchniowych suszarniach. A to poszukiwana przez nas fabryka soli w Drohobyczu. I trudno się dziwić, że nie mogliśmy jej znaleźć. Początkowo wydawało nam się, że to, co widzimy, to dawno zapomniane ruiny, a nie działający zakład produkcyjny. Na szczęście miło zostaliśmy przywitani i oprowadzeni po zakładzie. To jest chemiczny sposób. Ekstra, to jest chemiczny wszystko. A to jest naturalne. Tak. No to jest na litru wody 300 gram. Na litru wody. 300 gram. 300 dekar. Na litru. Fabryka soli w Drohobyczu jest unikalną, autentyczną oraz niepowtarzalną manufakturą. Jeszcze w okresie Rusi Kijowskiej, w XI wieku, na miejscu ówczesnego Drohobycza istniała mała osada, która posiadała na swym terenie liczne słone źródła, źródła solanki. Od momentu założenia miasta, czyli mniej więcej od ponad 900 lat, Drohobycz pełnił funkcję lokalnej i regionalnej župy. Dzięki występującym pokładom soli i licznym lasom, przy pomocy technologii ważenia soli, w mieście była pozyskiwana sól, którą ważono w specjalnych zbiornikach. A następnie, po odparowaniu wody, pakowano w specjalne topki i opiekano na ogniu. Geologicznie i hydrologicznie solanka pochodzi z osadów soli permskiej. Pod jedną z dzielnic Drohobycza znajduje się na głębokości kilkuset metrów duży słony staw, w którym słodkie wody gruntowe kontaktują się z pokładami soli kamiennej. W efekcie następuje rozpuszczanie soli kamiennej w wodzie, co owocuje powstaniem solanki o dużym stężeniu. W wyniku powstającego ciśnienia oraz napływania nowej wody gruntowej do podziemnego zbiornika solanka jest wytrącana na powierzchnię. I widać na odblysk. Ile to jest metrów? To jest, my widzimy do 23 metrów, a od 23 do 50 tam już jest stopy tej rzeki. I tu schodzą chłopaki? No. No, da, ja... Stoimy z dwoma sypieniami na jednej linii. Rozumiecie? Jak można? Na żyle. Tak. Drabiny, drabiny. A ja wypompuję takim... такою помпою, електропомпою, вона плине по рурах до збірників, та солянка. І ми теж побачимо це розсол збірників. Ну, раніше то відрами видобували, потім такі станокачалка, там на мазуті він працював, потім на електриці. Ну, зараз він на ремонті, тому що та рура... Метал і сік, так, все. Не то вже така... антагоністи, вони не можуть. А от дерево, навпаки, дерево, воно кам'яніє. Ви подивіться ці збурніки, вони як камінь. Так. З župом в Дрохобичу в'яже ще теж одна легенда. Dawno temu, na terenach, gdzie stoi obecnie fabryka soli, było rozległe wzgórze pokryte łąkami. W jednym miejscu na wzgórzu cała roślinność była pozbawiona życia. Ziemia nie nadawała się do uprawy i miała słono-gorzki posmak. Lokalna, bardzo religijna ludność wierzyła, iż na wzgórzu mieszka smok, który swym ognistym i trującym wydechem niszczy roślinność i czyni ziemię martwą.
Postanowiono zatem ulokować w tym miejscu cerkiew, której patronem został święty Jerzy. Owego patrona wybrano celowo, ponieważ jak wiadomo, święty Jerzy był pogromcą smoka. Później uznano, że owa sól była darem Boga, dzięki któremu bogaciło się miasto. I jeszcze jedna ciekawostka. Wydobycie soli i handel nią w Drohobyczu miał się w XIX wieku całkiem nieźle i przynosił spore dochody. To też był kontrolowany przez państwo austriackie, które wysyłało w tym celu specjalnych urzędników. W początkach XIX wieku przybywa do Drohobycza jako kontroler salin Józef Hecker, technik górniczy, Żyd z Pragi. Podlegały mu wszystkie przedsiębiorstwa wydobywające sól w Galicji Wschodniej, ale zajmował się także poszukiwaniem innych kopalin. Przy okazji tych poszukiwań Hecker odkrył w okolicy w Borysławiu koło Drohobycza spore złoża ozokerytu, wosku ziemnego, jak się później okazało, największe na świecie. Używano go w medycynie do wyrobu świec, smarów, kalki, ale także do uszczelniania kabla telegraficznego prowadzonego po dnie Atlantyku. Wkrótce wydobycie ozokerytu będzie przynosiło spore dochody. Fortunę na nim zrobi między innymi Robert Doms, słynny właściciel browaru we Lwowie. Drugim odkryciem Heckera były pokłady oleju skalnego, czyli ropy naftowej. Oczywiście o tych pokładach wiedziano i na niewielką skalę eksploatowano je od dawna, ale Hecker znalazł dla ropy szerokie zastosowanie. Już w latach 1810-1814 wraz z innymi pracownikami austriackich salin w Galicji prowadził produkcję asfaltu z ropy naftowej. Otrzymywano w ten sposób produkt uboczny, destylat początkowo uznawany za nieprzydatny. Jednak i dla niego Hecker szybko znalazł zastosowanie. Okazało się bowiem, że świetnie nadaje się do celów oświetleniowych. W 1839 roku w Borysławiu było już 30 szybów naftowych. Dla porównania pierwszy szyb w amerykańskiej Pensylwanii powstanie dopiero za 20 lat. Z czasem Galicja stała się trzecim producentem czarnego złota na świecie. Szybów było 1300, a najgłębszy z nich o nazwie Wesoła Wdówka sięgał 1400 metrów. Z Zagłębia Borysławskiego pochodziło 70% polskiej ropy. Na koniec naszej wizyty jesteśmy zachęcani do kupna drohobyckich topików, symboli solnego miasta, które widnieją od wieków na herbowej tarczy. Ile to kosztuje? O to 10 hrywien, a ci po 25. No to tanie. To duże tanie. Nie, to do solenia, to może. Czy do solenia też? To i może do solenia. No a jak? To jest dobre sól. Jeszcze kilka kadrów z Drohobycza. Pomnik Jurija Drohobycza, wybitnego ukraińskiego naukowca renesansu, doktora medycyny i filozofii, rektora Uniwersytetu Bolońskiego, na tle dzwonnicy kościoła świętego Bartłomieja. Tu można sól usparować, nie? Mocno. Główny plac miasta z pomnikiem Tarasa Szewczenki i znajdująca się tuż obok Wielka Synagoga. Jeszcze kilka lat temu wyglądała tak. Dzisiaj Drohobycz może się poszczycić największą w całej Galicji monumentalną świątynią żydowską. Wielka Synagoga, zwana Churalną, wzniesiona w XIX wieku na przedmieściu Łan przez władze wspólnoty żydowskiej na czele z miejscowym hasyckim cadykiem Lejzerem Nysanem Teitelbaumem, wróciła do dawnej świętności. Zdewastowana przez hitlerowców i przeznaczona na magazyn soli, po wojnie pełniła m.in. rolę sklepu meblowego, popadając stopniowo w ruinę. W oczekiwaniu na marszrutkę kupujemy szklaneczkę kwasu chlebowego.
To napój, który od XVI wieku jest napojem narodowym w Rosji i na Ukrainie. W Polsce stał się powszechnie znany za czasów Władysława Jagieły, choć dzisiaj nie jesteśmy jego miłośnikami, a szkoda. Kwas chlebowy to sfermentowany napój z chleba, który ma liczne właściwości zdrowotne. Wzmacnia odporność, reguluje trawienie, a nawet sprzyja odchudzaniu. Jednak najbardziej słynie z tego, że szybko gasi pragnienie i orzeźwia. Dlatego sprawdza się w czasie upałów. My będziemy tutaj stali, a pani będzie miała większy ruch, będzie dużo ludzi przychodziło. Tak. Będą myśleli, że wszyscy kupują upał. Każdy z nas od czasu do czasu ma ochotę wyrzucić z siebie emocje i poczuć się jak szczęśliwe dziecko. W dzisiejszym świecie niewiele jest miejsc, które mogą nas przyjemnie zaskoczyć, a jednocześnie wyluzować. Bez wątpienia takim miejscem jest Delfinarium Cezar w Truskawcu. To najbliżej położone delfinarium polskiej granicy. Od przejścia granicznego w Medyce do Truskawca jest około 90 km. Zostało otwarte w 2015 roku. W nowoczesnym budynku znajdują się dwa baseny. Jeden służy do przedstawień, drugi do delfinoterapii. Podali właśnie telefon, plancze, fotoaparat, wszystko techniku, a ruczki wypełniają ostatnio tak przed sobą. Wszyscy drużno. Widownia liczy 450 miejsc, a delfiny przyjechały z Krymu po jego zajęciu przez Rosję. Program z pokazem delfinów trwa około godziny. W czasie pokazu trenerzy delfinów prezentują umiejętności swoich podopiecznych, a my na pewno nie będziemy się nudzić. Delfinarium od wtorku do piątku zaprasza na dwa pokazy dziennie, w soboty i niedzielę na trzy. Poza tym delfinarium prowadzi turnusy leczniczo-rekreacyjne dla dzieci. Zostańmy teraz przez chwilę sam na sam z artystami delfinarium. Thank you.
A to kolejna jakże miła niespodzianka. Bezwładnie wchodzimy na kąpielisko Royal Grand Sanatorium. Jak usłyszeliśmy od mieszkańców Truskawca, wystarczy przejść przez restaurację. I rzeczywiście po chwili korzystamy z uroków uzdrowiska. Formalnie za moment narodzin tutejszego uzdrowiska uważa się rok 1827, gdy do dyspozycji gości oddano pierwsze 4 łazienki, a właściwie wanny z wodami leczniczymi oraz 4 domy dla gości. Jednak najstarsza pisana wzmianka o Truskawcu pochodzi już z 1427 roku jako miejscowości w dobrach królów polskich. O wartościach leczniczych tutejszych wód, a także ropy naftowej wiedziano już o wiele wcześniej. Znakomity lekarz królewski i filozof dr Wojciech Oczko pisał o właściwościach tutejszych wód. Zaś Rafael Rzęczyński w podręczniku Historia Naturalna wydanym w XVIII wieku napisał, jak w Truskawcu i okolicach wydobywa się ropę naftową, a towarzyszy jej woda, która leczy wiele schorzeń. Rzeczywista historia Truskawca jako uzdrowiska to jednak dopiero wieki XIX i XX, kiedy to po rozbiorach znalazł się on w austriackiej Galicji. Ważne w dziejach uzdrowiska daty to odkrycie w 1833 roku źródła wody Maria. 2 lata później odkryto najsłynniejszą nadal naftusię. Dosyć specyficzną w smaku, ale podobno skuteczną. Potem źródło Zofia, Emanuel i Anna. Znaczącym wydarzeniem dla uzdrowiska była wizyta brata Najjaśniejszego Pana, cesarza Franciszka Józefa, arcyksięcia Karola Ludwika, który pociągnął za sobą zamożnych, którzy zapragnęli odwiedzić Truskawiec. Na fali zainteresowania kurortem powstawały nowe sanatoria, pensjonaty, inhalatoria, pijalnia i w końcu linia kolejowa. Rangę uzdrowiska podniosło nagrodzenie go w 1913 roku złotym medalem najlepszego kurortu w Polsce. W dwudziestoleciu międzywojennym Truskawiec jeszcze 3-krotnie otrzymywał to wyróżnienie. W czasach Związku Radzieckiego na obrzeżach miasta powstawały ogromne betonowe sanatoria. Co roku przyjeżdżały do nich tłumy kuracjuszy z całego Związku Radzieckiego. Upadek sowieckiego imperium i powstanie niepodległej Ukrainy spowodowały mocne zawirowania. Część obiektów podupadła, ale niektóre świetnie dały sobie radę. Ostatnio kuracjuszy i wczasowiczów przyjeżdża mniej, zarówno z Rosji, Białorusi i Kazachstanu oraz innych byłych republik radzieckich, jak i z Polski. Nasi rodacy boją się tu przyjeżdżać ze względu na działania wojenne. Ale przecież wystarczy spojrzeć na mapę, aby przekonać się, jak daleko jest stąd do Donbasu. No właśnie, dopiero go ładnie złapałem. Na koniec dnia kolejne pyszności. No, już to jest wszystko układane. A to masz? To jest posypane. Jest moc. Po wczorajszym pełnym wrażeń dniu z trudem podnosimy się z łóżek. Na szczęście po dniu przerwy nasze motocyklowe ubrania odzyskały namiastkę świeżości. Szybkie pakowanie, sprzątanie pokoju i ruszamy w stronę jednego z najpiękniejszych miast Ukrainy. Ale żeby nie było za pięknie, najpierw test naszego zawieszenia i cierpliwości. Jak widać, Ukraińcy przyzwyczajeni są do takich nawierzchni i z impetem wyprzedzają nasze jednoślady. Wydawać by się mogło, że już gorzej być nie może. A jednak GPS skierował nas na krótszą drogę. I jak to zwykle bywa, skróty są najdłuższe. Blisko pół godziny walczymy z czymś, co może kiedyś było drogą. Thank you.
nareszcie przyzwoita nawierzchnia. Przed nami Lwów. Rokrocznie odwiedza go ponad 2,5 miliona turystów z całego świata. Miasto jest więc jedną z największych atrakcji turystycznych w całej Ukrainie. Jak podają dane statystyczne, jest także jednym z miast, które pod względem turystyki rozwijają się najszybciej w całej Europie. Jego popularność wzrosła szczególnie w ostatnich latach za sprawą Euro 2012. To tutaj obejrzeć można było mecze piłki nożnej, które rozegrały reprezentacje Niemiec i Portugalii. Lwów powstał w 1250 roku na terenie Galicji, do której zaliczał się także nasz Chełm. Książę Daniel I Halicki, władca tych obszarów, nazwał nowe miasto na cześć swojego syna, Lwa. Po niecałych 100 latach Polska przejęła jednak kontrolę nad Galicją. Lwów stał się jednym z polskich miast, a po pewnym czasie nawet jednym z najważniejszych. Częścią naszego kraju był aż do rozbiorów pod koniec XVIII wieku. Austria ponownie utworzyła wtedy w tym miejscu Królestwo Galicji. Mieszkańcy tych obszarów w większości mówili tak zwaną gwarą lwowską, czyli nieco innym, zbliżonym do naszego językiem. W dalszym ciągu jednak to Polacy przeważali liczebnie we Lwowie. Po powrocie Polski na mapę Europy, czyli po I wojnie światowej, Galicja zmieniła się po raz kolejny. Nasz kraj przyłączył ją do siebie i tym razem była już województwem lwowskim w Polsce. Niestety po wybuchu II wojny światowej znaleźliśmy się pod okupacją Związku Radzieckiego oraz Niemiec. Związek Radziecki postanowił wtedy wysiedlić Polaków mieszkających we Lwowie. Lwów wraz z jego całym województwem przyłączono do Ukraińskiej Republiki Radzieckiej. Od tamtej pory miasto pozostaje już na terenie Ukrainy. A my, Polacy, z sentymentem nadal zerkamy na Lwów i z przyjemnością po raz kolejny będziemy mogli go odwiedzić. Zatrzymujemy się w motelu Galicka Korona, kilka kilometrów przed Lwowem, tuż przy obwodnicy miasta. Jeszcze ten park się uchował. Tutaj postanawiamy zostawić motory i jechać do miasta marszrutką. Po chwili rozmawiamy ze starszą panią, która doskonale mówi po polsku. Jej rodzice byli Polakami mieszkającymi we Lwowie. A to już kierowca, który podczas jazdy sprawnie układa pieniądze rzucane przez pasażerów. Taki bezbiletowy system. Mijając urokliwe place, skwery i zabytkowe budowle, dojeżdżamy do Starego Miasta, które w całości zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zatrzymujemy się przy niewielkim placu, tuż obok kościoła Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny i Państwowego Archiwum Lwowskiego.
Na placu wznosi się pomnik Iwana Fedorowa, pierwszego drukarza na Ukrainie. Pomnik został wzniesiony w 1977 roku w 400. rocznicę druku książek na ziemiach ukraińskich. Teren wokół pomnika jest największym rynkiem z używanymi książkami we Lwowie. Ale kupimy tutaj również mnóstwo staroci, wśród których dominują pamiątki militarne. Stąd tylko krok do jednej z piękniejszych lwowskich świątyń – Kościoła Najświętszej Eucharystii, dawniej Kościoła Bożego Ciała i klasztoru Dominikanów, gdzie w ołtarzu głównym znajduje się kopia ikony z XV wieku. Oryginał zabrali Dominikanie po II wojnie światowej do Gdańska. Wchodzimy do tej pięknej świątyni, której fundatorem był hetman wielki koronny Józef Potocki, a jej architektem Jan de Witte, komendant twierdzy w Kamieńcu Podolskim, inżynier wojskowy, który nigdy we Lwowie nie był. Jednak obecny kościół nie stanąłby w tym miejscu, gdyby nie sprowadzenie zakonu Dominikanów do Lwowa. Dominikanie ruszyli na Ruś już w XIII wieku. Mimo dynamicznego rozwoju i systematycznego wzbogacania się, Dominikanie we Lwowie nie mieli zbyt wiele szczęścia. Świątynie systematycznie niszczone były przez pożary. I pomyśleć, że po II wojnie światowej w murach klasztoru urządzone zostało Muzeum Religii i Ateizmu, a w kościele, jak łatwo zgadnąć, powstał magazyn. Obecnie świątynia służy grekokatolikom. Przed świątynią uroczy pomnik Nikifora Krynickiego, artysty malarza, będącego jednym z najsłynniejszych przedstawicieli prymitywizmu. Dlaczego pomnik postawiono we Lwowie? Ze Lwowa pochodził ukraiński artysta Roman Turyn, który odkrył i spopularyzował dzieła Nikifora. Tutaj trafia każdy turysta odwiedzający Lwów. Płoszcza Rynok, czyli rynek, to główny plac Starego Miasta w kształcie zbliżonym do kwadratu, z którego rogów wychodzą pod kątem prostym po dwie uliczki. Wokół rynku wznoszą się 44 kamienice. Nie tworzą one w zasadzie żadnej jedności. Różnią się zarówno wiekiem, stylem architektonicznym, jak i wartością artystyczną. Ich zewnętrzne kształty to istny kalejdoskop stylu i smaku. Większość rynku wypełnia potężna bryła ratusza, z którego wieży podziwiać można panoramę miasta. Niegdyś przed ratuszem stał pręgierz, przy którym wykonywano wyroki. W czterech narożnikach rynku znajdują się studnie fontanny z początku XIX wieku. Przedstawiają postacie mitologiczne – Neptuna, Dianę, Amfitrytę, Adonisa. Kaplica Boimów, właściwie kaplica Świętej Trójcy i Męki Pańskiej, manierystyczna grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, to jeden z najcenniejszych zabytków miasta. Fundatorem kaplicy był pochodzący z Transylwanii Jerzy Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego. Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, potocznie nazywana Katedrą Łacińską. Jest to jeden z najstarszych kościołów Lwowa. Budowę kościoła rozpoczęto za czasów króla Kazimierza III Wielkiego w 1370 roku. Kościół został poświęcony w 1405 roku. Początkowo nie miał rangi katedry, stał się nią dopiero 7 lat później, kiedy Lwów został siedzibą biskupią. Ulicą Teatralną idziemy w stronę miejsca, które odwiedza każdy Polak przyjeżdżający do Lwowa. Jesteśmy w południowej części Prospektu Wolności, gdzie znajduje się pomnik Adama Mickiewicza. Najpiękniejszy z pewnością pomnik poety. Wprawdzie losy życia nie dały Mickiewiczowi odwiedzić miasta na Siedmiu Wzgórzach, ale jego spiżowa postać cieszy obecnie mieszkańców Królewskiego Grodu. Prospekt Wolności, dawna nazwa to Wały Hetmańskie, przebiega od Placu Mariackiego do Teatru Wielkiego. Składa się z dwóch ulic, Hetmańskiej i Legionów, rozdzielonych pasmem zieleni, klombów, ozdobnych krzewów i drzew.
Pomnik pisarza i artysty Tarasa Szewczenki odsłonięto 24 sierpnia 1992 roku w obecności tłumu lwowian. Do 1996 roku wykonany został dodatkowo dekoracyjny 12-metrowy słup o umownej nazwie Fala Odrodzenia Narodowego z alegorycznymi płaskorzeźbami mieszczącymi się na tyłach figury poety. Odsłonięcie pomnika było symboliczne. 24 sierpnia 1992 roku na rocznicę niepodległości Ukrainy. Myśląc Kraków, w głowie od razu widzi nam się Wawel, cukiennice i Bazylika Mariacka. Myśląc Lwów, przed oczami widzimy słynny budynek Teatru Wielkiego, zwanego obecnie Lwowskim Narodowym Akademickim Teatrem Opery i Baletu. Zazwyczaj jednak używa się krótkiej nazwy – Opera Lwowska. Budynek obok cmentarza obrońców Lwowa to jeden z największych symboli miasta. Eklektyczna budowla kusi również niskimi cenami biletów na spektakle i możliwością zwiedzania opery. Gmach Opery Lwowskiej powstał w 1900 roku. Projektantem tego arcydzieła był profesor Zygmunt Gorgolewski, który kilka lat wcześniej przeprowadził się do Lwowa, obejmując posadę dyrektora szkoły przemysłowej. Po wygraniu konkursu na projekt opery w 1895 roku otrzymał nagrodę w wysokości 6000 koron. Koszt realizacji projektu oszacowano na okrągły milion. Władze Lwowa przekazały 700 tysięcy, a kolejne 300 przekazały władze Galicji. Ostatecznie realia pokazały, że kwota ta była niedoszacowana o kolejne 500 000. Jedną z pierwszych prac, które wykonano, było zasklepienie rzeki Pełtwi. Uwięziono ją w podziemnym korycie, a nad nią wykopano nowoczesny żelbetowy fundament. Nie obyło się jednak bez problemów. Początkowo do budynku miało wchodzić się po schodach. Jednak podczas prac budowlanych osunęła się ziemia i zrezygnowano z ich budowy. Zresztą widać po budynku, że jest lekko przekrzywiony. Jak wiele budowli ówczesnego Lwowa, również Teatr Wielki był jednym z nowocześniejszych. Budynek miał centralne ogrzewanie, elektryczne oświetlenie, nowatorski system wentylacji pozwalający na błyskawiczną wymianę powietrza w sali głównej. Nowinką była hydrauliczna maszyneria sceny, którą wraz z metalową kurtyną wykonała fabryka maszyn i wagonów z Sanoka. Podczas budowy szczycono się, że Teatr Wielki korzysta w bardzo dużej części z rozwiązań polskiego przemysłu oraz pracy polskich rąk. W końcu roku 1900, mimo że jeszcze nie zakończono wszystkich prac, nastąpiło wielkie otwarcie. Wielu szacownych gości zjawiło się pod budynkiem opery. Wśród nich delegacje rządowe, pisarze, artyści, malarze i cała szlachecka śmietanka ówczesnych czasów. Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Ignacy Paderewski i Henryk Sienkiewicz. Każdy pragnął zobaczyć nową atrakcję Lwowa. W tym dniu też po raz pierwszy na scenę wyszli aktorzy i śpiewacy. Pierwszą odegrano baśń Nocy Świętojańskiej Jana Kasprowicza. Następnie widownia miała okazję podziwiać operę specjalnie napisaną na to wydarzenie – Janek, autorstwa Władysława Żeleńskiego. I na sam koniec wystawiono komedię Fredry od Ludki. Owacjom nie było końca.
Pizza we Lwowie? No cóż, ale za to z widokiem na operę. A to jedno z popularniejszych targowisk. Lwowski Pchli Targ, wernisaż. Przy Placu Wiecowym lub, jak kto woli, przy ulicy Łesi Ukrainki. Wielu turystów z zachwytem wspomina swoje wizyty w tym miejscu. Niestety niewiele pozostało tu z autentyczności dawnych lat. To targowisko głównie z rzeczami dla turystów oraz średniej jakości obrazami, a nie miejsce dla prawdziwego fana starych książek, dokumentów, pocztówek czy zdjęć. Przed nami największa we Lwowie grekokatolicka cerkiew, zbudowana w XIX wieku według projektu architekta Sylwestra Hawryszkiewicza, na miejscu dawnego kościoła i klasztoru trynitarzy. Niestety zawirowania polityczne mocno odcisnęły się na budowli. W poklasztornych zabudowaniach rozmieszczono uniwersytet wraz z biblioteką. A po wojennych zawieruchach przez kolejne lata ruiny świeciły pustkami. W końcu teren potrynitarski przekazano społeczności ukraińskiej. Na części parceli zbudowano narodny dym, a na zgliszczach biblioteki dawnego kościoła wzniesiono okazałą preobrażeńską cerkiew, którą poświęcono dopiero w 1906 roku, po 30 latach od rozpoczęcia budowy. Wchodząc do środka mamy okazję zobaczyć prawosławny ślub. Ciekawostką jest tradycja udzielania ślubów w piątki. Właściwie ślub można brać w każdy dzień tygodnia, ale nazajutrz po hucznej zabawie trudno uczestniczyć w długim nabożeństwie prawosławnym, więc lepiej zorganizować ślub i wesele w piątek, w sobotę odpocząć i w niedzielę iść do cerkwi na nabożeństwo. Dmytra, ty nie ślubowała nigdy w życiu swojemu, ty nie przyjechała się komuś innemu. Błogosławiony Bóg nasz, zawsze miej na wszem czas i na wieki wieków. Zatrzymujemy się przy pomniku Franciszka Kulczyckiego z herbu SAS, polskiego szlachcica i dyplomaty pochodzenia ruskiego. Za swoje czyny podczas bitwy pod Wiedniem Lwowianie uznali go za bohatera. Według legendy to on był też założycielem pierwszej kawiarni w mieście, używając ziaren kawy pozostawionych przez wycofujących się Turków osmańskich. A jak kawa, to manufaktura kawy, kopalnia smaków i zapachów. Manufaktura kawy to niezwykle charakterystyczne miejsce na lwowskim rynku, głównie z powodu dużych grup ludzi, którzy tłoczą się przed wejściem. Tym bardziej, że zapach świeżo mielonej kawy niesie się po całej okolicy. Na górze sklep, w którym możemy kupić świeżo mieloną kawę różnych gatunków, książki, bibeloty i pamiątki z Ukrainy. Schodząc na dół otrzymamy kask górniczy i to w nim będziemy korzystać z kawiarnianych sal na dole. Niezwykła stylizacja, ubrania pracowników i ciemności stwarzają niesamowity klimat tego miejsca. Jak widać, nawet podczas deszczu Lwów wabi swoim urokiem. Café Masoch, restauracja dla osób lubiących mocniejsze doznania. Przed lokalem rzeźba Leopolda von Sachera Masocha,
którego nazwisko kojarzy się z pojęciem masochizmu. Wkładając rękę do spodni patrona, wyczujemy spiżowe genitalia. Radość kobiet bezcenna. Restauracja jest utrzymana w klimacie sadomaso. Są pejcze, kajdanki, bicze, a jeżeli ktoś ma ochotę, może zostać zbiczowany przez osoby witające gości przy wejściu. Proszę bardzo. Cerkiew świętego Michała Archanioła. Grekokatolicka cerkiew przy ulicy Zielonej 385 to kolejne dzieło architektury, jakich mnóstwo we Lwowie. Lwów można podziwiać na różne sposoby. Jednak są miejsca, których nie powinien pominąć żaden turysta. Jednym z nich jest wysoki zamek, na który nieco na skróty wchodzimy. Wejście na szczyt jest bezpłatne i dostępne całą dobę. To chyba najbardziej znany punkt widokowy na mapie Lwowa. Miejsce nazywane jest nadal Wysokim Zamkiem, pomimo tego, że z zamku zostało tam już raczej niewiele. Punkt widokowy znajduje się na wysokości około 413 metrów, na szczycie kopca Unii Lubelskiej, który został usypany ku upamiętnieniu przymierza Polski i Litwy. Wcześniej w tym miejscu faktycznie znajdował się zamek, wzniesiony przez Kazimierza Wielkiego i zniszczony przez wojska szwedzkie w 1704 roku. Stąd możemy niemal w całości obejrzeć Stare Miasto, wpisane na listę zabytków UNESCO. Pamiętajmy jednak, że Lwów pod względem zamożności nie odzwierciedla całej Ukrainy. Lwów to obok Kijowa najbogatsze miasto i tutaj według badań mieszkają najszczęśliwsi mieszkańcy Ukrainy. Jeden dzień na zwiedzanie Lwowa to zdecydowanie za mało. My jednak mamy ten przywilej, że dzieli nas od tego miasta zaledwie 150 km. I praktycznie wyjazd na weekend nie stanowi problemu. Wracamy do naszego motelu na obrzeżach miasta, w którym to rozkręciła się już weselna impreza. Tutaj też kończy się nasza wizyta w południowo-zachodniej Ukrainie. Rano w strugach deszczu wracamy do domu. Na szczęście droga ze Lwowa do granicy z Polską to chyba najlepszy odcinek szosy w tej części kraju. Choć byliśmy na Ukrainie już kilka razy, zdajemy sobie sprawę, że i tym razem zobaczyliśmy tylko niewielką część tego rozległego kraju. Był to jednak fragment Ukrainy, której historia nierozerwalnie łączy się z dziejami Polski. Niemal na każdym kroku znajdziemy tutaj świadectwa polskości. Historia naszych narodów, czasami burzliwa, nierzadko okrutna, dzisiaj nie przeszkadza polskim turystom czuć się tutaj bezpiecznie. Warto również uświadomić sobie, że działania wojenne w Donbasie i na Krymie są oddalone od Lwowa o ponad 1300 km,
czyli ponad 500 km dalej od naszej granicy niż działania wojenne prowadzone w latach 90. na Bałkanach. Jest jeszcze wiele argumentów, by odwiedzić tę część Ukrainy. Zabytki, dzieła sztuki, ceny i język. Tutaj nawet ci, którzy posługują się tylko językiem polskim, dadzą sobie radę, ponieważ we Lwowie wszyscy mówią, albo przynajmniej myślą, że mówią po polsku. I jeszcze jedno. Na zachodniej Ukrainie po prostu kochają Polaków. Badania socjologiczne pokazują, że to właśnie Polacy są najbardziej lubianym przez Ukraińców narodem. We Lwowie nie trzeba daleko szukać, by się o tym przekonać. Wystarczy zapytać o drogę, uśmiechnąć się do osób przy stoliku obok, a oni natychmiast polecą Wam najfajniejsze imprezy, klimatyczne dzielnice, modne knajpy i najsmaczniejsze restauracje. Przy okazji opowiedzą o babci czy dziadku Polaku, przyjacielu, który od lat pracuje w Polsce i o tym, jak Polacy pięknie potrafili odbudować własny kraj, czego szczerze nam zazdroszczą. I wszystko byłoby ok, gdyby nie ta granica. Kolejne godziny czekania, sprawdzania dokumentów i szukania w naszych motorach papierosów, alkoholu i broni. Na Ukrainę warto wyjechać jeszcze z jednego powodu, by docenić, jak zmienił się nasz kraj. Chcemy na Ukrainę, na dłużej. Bo jak nie z Jędrkiem, to z kim?